Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na film z serii Top 5, gdzie zaproponuję Wam 5 moim zdaniem bardzo ciekawych toników, które sprawdzą się w przypadku skóry mieszanej i tłustej. Na moim kanale jest już film z serii Top 5, gdzie opowiadam Wam o fajnych tonikach, ale postanowiłam, że podzielę ten temat, czyli na takie toniki, które sprawdzą się w konkretnych przypadkach, jeśli chodzi o dane typy skóry. I zaczynam właśnie od skóry mieszanej i tłustej, ponieważ sama posiadam skórę mieszaną i wszystkie z tych preparatów, o których Wam dzisiaj opowiem, testowałam na własnej skórze. Są one oczywiście z różnych półek cenowych, będą te tańsze i będą te droższe. Także od razu zabieramy się za przegląd. Pierwszy tonik, który chciałabym Wam zaproponować, jest to marka Apigen Royal. Jest to marka, o której opowiadałam Wam jakiś czas temu na moim kanale, która wykorzystuje jad pszczeli w swoich kosmetykach. Tonik od marki Apigen Royal jest tonikiem, który ma fantastyczne działanie, ale ma również bardzo ciekawe substancje aktywne w składzie. Zwróćmy na początek uwagę na to, co tam takiego ciekawego w nim znajdziemy. Właśnie zaczynamy od wody, mamy również humektant, mamy substancje tworzące formułę tego preparatu, mamy kwaternizowany miód, mamy depantenol, jad pszczeli, kwas sikimowy, mamy kwas hialuronowy, mamy również utwardzony olej rycynowy, zapachy i konserwanty. Jak widzicie, nie ma w składzie barwników. Jest to preparat bezbarwny, o bardzo takiej lekkiej, wodnistej formule. Przez to, że został zastosowany tutaj w nim ten miód, po nałożeniu tego toniku nie mamy uczucia takiego ściągnięcia naszej skóry. Ale połączenie innych substancji, jak na przykład jad pszczeli z kwasem sikimowym, daje też fantastyczne działanie przeciwbakteryjne, przeciwtrądzikowe, regulujące nadprodukcję sebum na naszej skórze, więc będzie to świetny preparat właśnie dla osób, które posiadają skórę mieszaną, ale mamy w składzie również łagodzący depantenol, mamy kwas hialuronowy, który będzie dawał nam efekt nawilżenia, także widzicie, połączenie tych wszystkich substancji będzie sprawiało, że nasza skóra po oczyszczaniu, po myciu, po użyciu wody będzie w naprawdę dobrym stanie i przygotowana na przyjęcie substancji aktywnych z pozostałych preparatów. Dodam tutaj również, że ten tonik oczywiście nie należy do najtańszych, natomiast mamy bardzo fajne substancje aktywne, mamy właśnie ten jad pszczeli i być może przez to właśnie ten kosmetyk nie jest najtańszy, ponieważ już wiecie, że jad pszczeli jest bardzo drogą substancją, między innymi ze względu na sposób jego pozyskiwania. Ale moi drodzy, w opakowanie, jak zwrócicie uwagę na zdjęcia, opakowanie mamy z pompką. Co to oznacza? Że możemy sobie wylać odrobinę tego naszego toniku na wacik i przetrzeć nim skórę, albo też, jeśli nie używacie wacików, możemy wylać odrobinę na zagłębienie dłoni i po prostu ten tonik wklepać. Naprawdę powiem Wam, że skóra po jego zastosowaniu jest świetna. Ja nie zauważyłam, żeby pojawiło się jakiekolwiek właśnie ściągnięcie, napięcie skóry, zaczerwienienie, podrażnienie. Absolutnie nie. To jest naprawdę fajny preparat, godny zaufania, o fajnej pojemności, moim zdaniem wydajny, naprawdę godny polecenia. Drugi kosmetyk, który chciałabym Wam polecić, jest to marka Jadwiga. Jeszcze chyba o tej marce nie było tutaj na moim kanale, tak mi się przynajmniej wydaje, a muszę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że ja tę markę znam jeszcze z czasów, kiedy studiowałam. W ogóle marka Jadwiga słynie też z wielu ciekawych preparatów profesjonalnych stosowanych w salonach, no ale okej. Dzisiaj skupiamy się na toniku. Tonik ziołowy od marki Jadwiga zawiera w swoim składzie takie substancje jak wodę, ekstrakt z nagietka, ekstrakt z rumianku, alantoinę, regulator pH czy humektan. Jest to tonik, który no właśnie ze względu na te ekstrakty, które tutaj posiada, czyli ten nagietek i rumianek, będzie bardzo fajnie wpływał na skórę mieszaną i tłustą, zwłaszcza na skórę problematyczną. Kiedy coś na Waszej skórze wyskoczy, kiedy pojawią się jakieś stany zapalne, te substancje, te ekstrakty będą wpływały na łagodzenie
stanu naszej skóry, łagodzenie tych stanów zapalnych, zmniejszają też nadprodukcję sebum, więc jest to naprawdę, powiem Wam, bardzo fajny i bardzo ciekawy kosmetyk. Tutaj również podkreślę, że jak widzicie, w składzie nie ma zapachów i nie ma również barwników. No i też mamy takie opakowanie właśnie z pompką. Cena jest bardzo przyzwoita, duża pojemność. Po zastosowaniu tego toniku naprawdę odczuwacie taki efekt złagodzenia skóry, takiego ukojenia skóry, no ale oczywiście też uzyskujemy ten efekt tonizacji, czyli przywrócenia naturalnego pH. Bardzo fajny tonik, chociaż nie wszędzie go dostaniecie. Ja oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawiam Wam linki do tych produktów, gdzie możecie je kupić online, ale uważam, że właśnie ten tonik Jadwiga to jest też taki produkt niedoceniony, a naprawdę bardzo fajny. Moi drodzy, trzeci tonik. I tutaj będzie tonik normalizujący od marki Vianek. Od razu zaczynamy od składu. Znajdziemy w nim m.in. wodę, łagodzący pantenol, ekstrakt z aloesu, kwas jabłkowy, olej z mięty pieprzowej, ekstrakt ze skrzypu polnego oraz zapachy. No i zobaczcie. Tutaj mamy takie substancje, między innymi jak kwas jabłkowy, czyli też będzie to działanie na regulację sebum, działanie normalizujące i na zaskórniki. Mamy łagodzący pantenol, ale mamy również ekstrakt z aloesu, który również działa łagodząco na naszą skórę, koi te wszystkie stany zapalne i bardzo fajnie sprawdza się w przypadku skór mieszanych i tłustych. To też jest ciekawy produkt. Myślę, że osoby, które znają markę Vianek czy też Sylveco, bardzo często sięgają po toniki tych marek i sobie chwalą, bo są one naprawdę moim zdaniem ciekawe, godne polecenia i w bardzo dobrych cenach. I tutaj w przypadku tego toniku normalizującego rzeczywiście ten efekt również się utrzymuje. Nie ma takiego ściągnięcia na naszej skórze, nie ma podrażnienia, przynajmniej ja nie zauważyłam tego podrażnienia na mojej skórze wrażliwej, żadnego zaczerwienienia, a wręcz powiedziałabym, że stosując ten tonik regularnie w porannej, wieczornej pielęgnacji, rzeczywiście zmniejszyła się tak jakby ta nadprodukcja sebum, czyli to świecenie między innymi w strefie T. Naprawdę kolejny fajny kosmetyk. Czwarty produkt i chyba najtańszy ze wszystkich, o których Wam dzisiaj opowiadam, jest to marka Ziaja i tonik ogórkowy. To jest chyba taki jeden z toników, które można by było powiedzieć, że są takimi od dawna, dawna stosowanymi preparatami. Co prawda, jego skład jest, powiedziałabym, bardzo prosty. Nie ma tutaj wielu substancji aktywnych, ale mamy te, które rzeczywiście będą fajnie wpływały na skórę mieszaną i tłustą. I od nich właśnie zaczniemy. Czyli co mamy w składzie toniku od marki Ziaja? Mamy tutaj wodę, humektant, ekstrakt z ogórka, pantenol, utwardzony olej rycynowy, regulator pH i zapachy. No i widzicie, mamy właśnie ten ekstrakt z ogórka, który będzie działał na skórę mieszaną i tłustą. Mamy dodatkowo pantenol, czyli substancję, która będzie łagodziła naszą skórę, koiła, łagodziła stany zapalne. Mamy substancje przywracające pH naszej skóry po zastosowaniu wody, po myciu i nie tylko. Co prawda, ja bym w przypadku tego toniku zmieniła trochę opakowanie. Być może marka Ziaja za jakiś czas wprowadzi nowe opakowania swoich produktów, ponieważ od jakiegoś czasu, i pewnie większość z Was już zauważyła, Ziaja udoskonala, zmienia formuły swoich kosmetyków i pojawiają się te takie, powiedziałabym, stare kosmetyki, które dobrze wszyscy kojarzymy z nowymi, ciekawszymi składami. Bardzo dobrze. No ale słuchajcie, tutaj mamy naprawdę niską cenę. Mamy tych kilka substancji aktywnych, czyli ten utwardzony olej rycynowy, pantenol, czy właśnie ekstrakt z ogórka, które będą działały na naszą skórę. I tak naprawdę tyle. Mimo wszystko uważam, że jest to bardzo fajny tonik. Warto się nim zainteresować. I w przypadku skór mieszanych i tłustych powinien sprawdzić się super. Moi drodzy, i ostatni tonik, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, jest to marka Ecolab. Jest to marka, która słynie z kosmetyków, powiedziałabym, raczej naturalnych. Też ma bardzo dobrą cenę, ale zobaczcie, co tutaj znajdziemy w składzie tego toniku. Mamy tutaj wodę, glicerynę, mamy wodę morską, mamy ekstrakt z imbiru, ekstrakt z szałwii, proteiny ryżowe, olej lawendowy i związki zapachowe.
Co prawda, muszę tutaj zaznaczyć, że ten tonik też ma taki charakterystyczny, specyficzny zapach i być może nie każdemu z Was ten zapach będzie odpowiadał. Mi absolutnie nie przeszkadzał. Natomiast mamy tutaj ekstrakt strzałwi, czyli znowu będziemy mieć działanie przeciwzapalne. Łagodzenie tych stanów zapalnych, wyprysków, które gdzieś tam pojawiają się na naszej skórze. Ale mamy tutaj również imbir, a imbir też działa przeciwzapalnie, też działa regulująco na nadprodukcję sebum, reguluje to działanie naszej skóry, działa antybakteryjnie. Naprawdę imbir jest fantastyczną substancją, wykorzystywaną też w kosmetykach. Cena tego produktu moim zdaniem jest adekwatna do tego, co znajdziemy właśnie w tym toniku i myślę, że warto się nim zainteresować, zwłaszcza, moje drogie panie i panowie, jeśli jesteście osobami, które stosują kosmetyki z pielęgnacji naturalnej i posiadacie skórę mieszaną i tłustą, szukacie jakiegoś fajnego toniku. Myślę, że ten będzie w sam raz dla Was. Tak właśnie prezentuje się moja top 5. Piątka toników do skóry mieszanej i tłustej. Co prawda, muszę Wam powiedzieć, że ja tych toników jeszcze mam troszkę więcej w zapasie, bo testuję, lubię testować toniki, sprawdzać, jak one działają na mojej skórze, zwłaszcza, że posiadam skórę mieszaną, ale uwaga, wrażliwą, czyli też sprawdzam działanie takiego toniku pod kątem tego, czy nie podrażnia mojej skóry, czy nie przysusza mi, nie ściąga, nie napina policzków, ale też działa właśnie na tę strefę T, która no, pracuje nieco inaczej. Muszę tutaj też zaznaczyć pewną ważną sprawę, bo czasami mnie o to podpytujecie, jak to z tymi tonikami jest, bo są różne hasła. Różne osoby różnie wypowiadają się na temat toników. Jedni twierdzą, że nie powinniśmy ich stosować, inni twierdzą, że one kompletnie nic naszej skórze nie dają, więc są zbędnym kosmetykiem, a są też takie osoby jak ja, które twierdzą, że warto stosować toniki. Ja Wam powiem tak. Po pierwsze, wszystko zależy od naszej skóry. Po drugie, wszystko zależy od tego, jakie stosujecie kroki w pielęgnacji i jak o tę skórę dbacie. A poza tym ja uważam, że tonik to jest taki kosmetyk, który nie zrobi krzywdy Waszej skórze, a może jej dodatkowo pomóc. Pomóc między innymi w momencie, kiedy stosujecie wodę, a jak wiemy, woda zmienia pH naszej skóry i taki tonik przywróci pH Waszej skórze, ale też sprawi, że będzie ona przygotowana na przyjęcie substancji aktywnych z kosmetyków, które zastosujecie później. Więc jeśli na przykład zwróciliście uwagę, że nie stosujecie toniku w Waszej pielęgnacji i po oczyszczaniu skóry, po myciu, nakładacie jakiś kosmetyk i nagle pojawia się taki efekt zaczerwienienia, pieczenia, być może takie czerwone plamki na skórze, to może być spowodowane tym, że skóra ma nieodpowiednie pH, nakładamy na nią jakieś silne substancje aktywne i ona w ten sposób zaczyna reagować. Ale równie dobrze, moi drodzy, możecie stosować tonik jako taką esencję. Czyli taki preparat, który stosujemy przed serum, a właśnie po oczyszczaniu. Może niekoniecznie jako preparat, który będzie regulował pH Waszej skóry, ale już jej coś będzie dawał. Mimo tego, że mamy wodnistą konsystencję i taki preparat, który momentalnie się wchłania, ale może być dla Was też taką bazą pomiędzy jednym a drugim krokiem pielęgnacyjnym. Ja uważam, że toniki to jest naprawdę fajna sprawa, warto je mieć w swojej pielęgnacji, warto z nich korzystać, ale pamiętajcie, że toniki zawsze dobieramy do typu naszej skóry. Jeśli macie skórę suchą, nie sięgajcie po toniki do skóry mieszanej, bo będą one dla Was za mocne, za silne. Być może jeszcze dodatkowo sprawią, że Wasza skóra będzie taka ściągnięta, napięta. To nie ma kompletnie sensu. Jeśli posiadacie skórę suchą, odwodnioną, stawiajcie na toniki, które mają w składzie substancje nawilżające. Jeśli natomiast posiadacie skórę mieszaną i tłustą, stawiajcie na takie toniki, które będą łagodziły stany zapalne, regulowały pH Waszej skóry, regulowały nadprodukcję sebum, być może też nawilżały tą Waszą skórę, bo oczywiście skóra mieszana i tłusta też potrzebuje nawilżenia. Tak to, moi drodzy, między innymi wygląda i takie jest moje podejście do stosowania toników właśnie w pielęgnacji.
I tym właśnie akcentem, takim małym, małym podsumowaniem, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przekonałam Was odrobinkę do stosowania toników, ale być może któreś z moich propozycji Was zainteresowały, albo też już je znacie i stosujecie, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na temat tych preparatów. Ewentualnie, jeśli posiadacie skórę mieszaną i tłustą i macie w swojej pielęgnacji jakiś tonik, który fantastycznie się u Was sprawdza, to też oczywiście dajcie znać w komentarzach. Być może ktoś przeczyta ten Wasz komentarz i zwróci uwagę na preparat, który Wy zaproponujecie. Trzymajcie się cieplutko i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!